Witam Państwa w komentarzu walutowym Bossa FX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domu maklerskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 5 maja, piątek, godzina 17.10. W związku z tym zapraszam Państwa na takie popołudniowe omówienie sytuacji na najciekawszych moim zdaniem parach walutowych, no i generalnie takiej szerokiej sytuacji na rynku walutowym. Tradycyjnie naszą analizę rozpoczynamy od euro-dolara. No i to, co możemy tutaj zaobserwować, to o czym sobie mówiliśmy wcześniej, że nastąpiła tutaj potężna prowzrostowa luka po tej pierwszej turze wyników wyborów prezydenckich we Francji. Była to jakaś konsolidacja powyżej tej formacji wznoszącej, którą Państwo widzą tutaj na dole, ograniczającą linię trendu. Dodatkowo dziś te okolice 1,0863,5 działały dziś jako strefa wsparcia. No i widać, że jakoś kontynuacji tego ruchu. Z tym, że należy mieć świadomość, że rynek już tutaj gra. No, generalnie gramy pod zwycięstwo Emmanuel Macrona w niedzielnych wyborach prezydenckich, druga tura wyborów prezydenckich we Francji. Praktycznie wszystkie sondaże wskazują na zwycięstwo kandydata z stosunkiem 60, z prawdopodobieństwem można powiedzieć 68-32%. Z tym, że oczywiście to jest ten domyślny scenariusz, no i wydaje się, że ten scenariusz jest już w dużej mierze na rynku wyceniony, także ewentualne zwycięstwo Macrona nie wydaje mi się, żeby mogło stanowić jakiś znaczący game changer. Jest to o tyle ciekawe, że wydaje mi się, że może dojść do jakiejś korekty na początku przyszłego tygodnia, z uwagi na to, że na przykład dzisiejsze dane z amerykańskiego pasa, bardzo dobre dane, 4,4% na stopie procentowej, 211 tysięcy w zakresie NFP, czyli non-farm payroll, zmiana strumienia w sektorze pozarolniczym, generalnie dane wspierające scenariusz czerwcowej podwyżki Fed. Tak się nie stało. Dolar, jak widać, nie znotował dość udanej sesji, raczej cały czas parcie na euro, czyli wydaje mi się trochę taki last call przed ewentualnym pullbackiem na przykład przyszłego tygodnia. W przyszłym układzie właśnie kierujemy się w stronę tej podwyżki Fed. No i raczej ten, jeżeli kiedy już ta pozytywna informacja, pozytywny wpływ wyborów zostanie jakiś tam zepchnięty nasz plan, no to rynek ponownie skieruje swoją uwagę na temat Fedu. W przypadku rubla ciekawy układ, ponieważ ostatnie sesje wyraźnie wzrostowe. USD rubel oczywiście, czyli spadkowa dla rubla. Dzisiaj jakaś kurwa korekty. Ma to oczywiście związek z zachowaniem się ropy i kontraktów na ropę pochodnych. No i tutaj oczywiście nad ranem na kontraktach na WTI okolicie 43,5 dolara. Później 2 dolary praktycznie wyżej. W związku z tym widać było, że jakiś ten lokalny dołek na ropie został złapany. No i widać technicznie też ciekawy układ na tej parze. USD rubel, która generalnie dość mocno jest korelowana z wyzwaniem ropy, oczywiście w zakresie rubla. Czyli tutaj jakaś podwójne dno, konsolidacja, wybicie w górę, test najbliższy tutaj poprzednich istotnych zakresów technicznych, tu jakaś luka, ta luka dwukrotnie jakby podbita jej wiarygodność, czyli wpierw otwarcie górą, potem otwarcie dołem na tej luce, czyli wyraźny układ, w tej chwili był to na opór, no i widzimy tutaj pullback, no i prawdopodobnie kurs będzie to gdzieś konsolidował się w zakresie w przyszłym tygodniu. W dużej mierze zależy to oczywiście od kursu ropy, widać, że tutaj ropa krótkoterminowa jakiś dołek wyznaczyła, także może być jakieś odbicie. Trzecia para to frank do złotego, który generalnie jest najciekawszym dzisiejszym ustawieniem w zakresie polskiej waluty. W szerszym ujęciu, jak Państwo widzą, testujemy sobie tą szeroką strefę popytu 3,80, 3,90, 3,88. Niemniej wydaje mi się, że tutaj docelowo powinniśmy wyjść wyżej z tego zakresu. Gdzieś w kierunku 3,92, 3,93,60. Jak Państwo technicznie, to układ raczej spadkowy, długoterminowy trend to jednak konsolidacyjny. To jest tutaj ta średnioterminowa konsolidacja. Można powiedzieć, w trochę krótszym okresie jest tu jakiś trend spadkowy, ewentualne dopiero z jego znegowania to wyjście powyżej 3,98. Dobre dane z polskiej gospodarki, no i generalnie to dobry nastroj na wokół bardziej rysunków. Aczkolwiek tutaj nie przeceniałbym za bardzo ruchów na złotem w tym tygodniu, z uwagi na ograniczoną aktywność, ograniczone obroty na polskiej walucie z uwagi na długi weekend majowy. No i jedno z najciekawszych zestawień ostatnich tygodni, czyli dolar amerykański kontra japoński jen. No i ciekawy układ, ponieważ był spadek, bo teoretycznie impuls spadkowy, on został wybroniony, dość ciekawe to otwarcie luką powyżej tej formacji, czyli de facto zostajemy w ramach tego klina, no i teraz stosujemy jego górne ograniczenie. Nawet tutaj ten zakres okolicy 111-112, który wydało mi się, że powinien powstrzymać ten impuls, no nie wystarczył. No jeżeli teraz doszłoby do wybicia tej linii trendu, no potencjalnie ten impuls mógłby przedostawać się na 115-15 jenów. Dlaczego dolar miał być droższy? No właśnie pod to, co mówiłem na początku tego materiału, rynek
po przetrawieniu, powiedzmy, zwycięstwa, potencjalnego zwycięstwa Macrona w francuskich wyborach prezydenckich, może skierować swoją uwagę na temat Fed, no i tego, co Fed zrobi w trakcie czerwcowego posiedzenia. W konsekwencji jest jakieś pole do rozegrania dolara, który gra się ostatnio troszkę logował za euro, no i w konsekwencji również pośrednio na pozostałych parach. Dziękuję za uwagę.